To jest niesamowita przygoda, historia też pokazuje, że warto w sporcie do końca wierzyć w siebie, bo praktycznie był pół walki od zwolnienia z UFC, a teraz broni po raz kolejny pasa. Czy te TVP Sport Boxing Night to jest takie puszczanie oka do kibiców? Czy wam rzeczywiście chodzi to po głowie? A jeżeli rzeczywiście wam chodzi to po głowie, to kiedy możemy spodziewać się w końcu trzech promotorów na jednej gali, w jednej telewizji? No to jest chyba decyzja Marka Szkolnikowskiego, bo ona jest związana z wysokością budżetu. Wiadomo, że gdybyśmy mieli zorganizować TVP Boxing Night, to trzeba by rozwikłać i rozwiązać wiele kwestii. Najłatwiej będzie się podzielić zawodnikami, to znaczy, nie wiem, pewnie dwóch ode mnie, dwóch od Mariusza, dwóch od Andrzeja i zrobić sześć dobrych walk na takiej gali. Żadnej sześciorundowej, żadnej czterorundowej, tylko minimum ósemka, najlepiej dziesiątka czy dwunastka. Potem należałoby dokonać pewnej gradacji, kto powinien boksować w main evencie, kto w co-main evencie. Potem byłaby kwestia, kto których sponsorów i w jakim wymiarze może przeprowadzić na ring, na ledy, no bo wiadomo, że za chwilę nie zrobimy z tego słupa ogłoszeniowego i nie przyjedzie 10 sponsorów od Andrzeja Wasilewskiego, 10 od Mateusza Worka i 10 od Mariusza Grabowskiego, tylko trzeba by gdzieś ten ring i ten tort rozdzielić. Natomiast no, wydaje mi się, że no, mamy już na tyle doświadczenia, każdy z nas jest pewnie troszkę lepszy w czymś innym. Andrzej w tej dyplomacji międzynarodowej, Mariusz jest gigantem produkcji, ja myślę promocji i mam takie oko do zestawień, do właściwego matchmakingu, gdzie dużo rozmawiam z matchmakerami, nawet jeśli sam całkowicie walki nie dopinam, to gdzieś no, powiedziałbym, że wysyłam pewne sygnały i wytyczne matchmakerowi, jakiego rywala szukam i czego oczekuję po takim pojedynku. Także budżet, miejsce, podział ringu, podział kompetencji, podział karty zawodniczej. I wydaje mi się, że no dzisiaj jednak ten potencjał zawodniczy w telewizji polskiej jest zdecydowanie wyższy niż w innych stacjach i na pewno można by sportowo, marketingowo, sprzedażowo zrobić imprezy na zdecydowanie wyższym poziomie. A zakładając, tak w różowych okularach patrząc na to wszystko, że dogadujecie się w każdej z kwestii, to takie dwie, trzy walki, jakie chciałbyś zobaczyć na takich galach, takie, które dałoby się zrealizować i które by porwały kibiców? Znaczy, gdybyśmy mieli mówić o polskim rynku, żeby coś poszukać polsko-polskiego, bo nie wiem jaka byłaby idea, to trzeba byłoby usiąść między promotorami. Ja najchętniej bym zobaczył w dużej walce akurat zawodników Andrzeja w kategorii cruiser. Wygranym jest promotor, bo ma obu. No i szczerze mówiąc, no zobaczyłbym walkę, nie wiem, Głowackiego z Masternakiem na przykład podczas takiej gali. Na dystansie 12 rund. Niech się biją. A jakieś starcie między grupami? Nie wiem, Tryc, Parzęczewski na przykład? Ale komu takie starcie się opłaca? No bo Mariusz Goetze, z tego co wiem, to przysłał Mariuszowi propozycję śmieszną. Jak zobaczyłem te liczby, to się zacząłem śmiać i nie wiedziałem, kiedy skończyć. No bo generalnie to zainwestowałeś w Roberta Parzęczewskiego w ostatnich 6 czy 7 main eventów kilkaset tysięcy złotych. A ktoś oczekuje, że za 15 razy mniej wystawisz Parzęczewskiego na czyjejś gali na starcie z Trycem. Żeby on się, nie wiem, pogrzewał w tym 3 dni. No ten biznes tak nie działa. No. Możemy to zestawić przy założeniu, nie wiem, podobnych poniesionych środków na promocję zawodnika przez karierę i jakiejś dłuższej, powiedziałbym, współpracy i filozofii współpromowania tych zawodników, jeśli mamy w ten sposób to zestawić. No akurat myślę, że gdyby Andrzej z Gio chciał zrobić walkę w tej kategorii, to jest bardzo łatwa do zrobienia, bo można zrobić walkę Tryc-Bednarek i praktycznie są to zawodnicy tego samego promotora. I niezależnie kto wygra, to promotor nie traci. To ma zwycięzcę. Natomiast no tutaj ktoś by przegrał, ktoś by się wywrócił i ktoś błyskawicznie jednego wieczoru wrzuciłby kilkaset tysięcy do rowu. Może nie Mariusz, może nie Andrzej, tylko bardziej Mariusz Grabowski, który wspólnie ze mną jednak sfinansował kilka main eventów Roberta Parzęczewskiego. Ale myślisz, że taki projekt ma szansę, rację by to? Jest w kilku kategoriach na pewno duży problem ze stawieniem. No bo Kamil Łaszczyk jest jeden w piórkowej w Polsce. Nawet w super piórkowej. Damian Wrzesiński w lekkiej jest jeden. Czegoś by można szukać ewentualnie w kategorii półśredniej, jeśli chodzi o Łukasza Wierzbickiego. No ale teraz jest pytanie, czy jest Runowski? Serowatka jest po drugiej stronie rzeki, tak się wydaje przynajmniej. Runowski nie wiadomo kogo.
czy Tomka Babilińskiego, czy menadżera, który go gdzieś tam porywa na jakieś walki w Wielkiej Brytanii za funty. No więc no, na pewno jest kilka kategorii, gdzie dosyć trudno byłoby o takie wewnętrzne polskie zestawienia między grupami. To jeszcze na koniec pytanie z innej beczki, z innej dyscypliny MMA. Muszę o to zapytać. Jan Błachowicz, sobota, druga obrona pasa, Glover Teixeira. Jak widzisz tę walkę? Janek po raz pierwszy od dłuższego czasu jest faworytem, no ale Glover nie dostał przypadkowo tej walki. Kapitalny parter. Jak ty to widzisz? Będę się bał innych walk. Tej się nie boję. Janek wygra. Jakoś spektakularnie, czy myślisz, że punkty, czy go skończy? Janek zawsze spektakularnie w ostatnim czasie, także siadam przed telewizorem w sobotę, kibicuję Michałowi, kibicuję Marcinowi, z którym mam chyba najbliższy kontakt z tej trójki w ostatnim czasie. No i rzecz jasna Jankowi, którego na zasadzie znam jeszcze od występów między linami w ringu KSW, także no to jest niesamowita przygoda, historia. Też pokazuje, że warto w sporcie do końca wierzyć w siebie, bo praktycznie był pół walki od zwolnienia z UFC, a teraz broni po raz kolejny pasa. A myślę, że Janek już po, nie wiem, jeszcze jedna, dwie obrony i pójdzie zawojować wagę ciężką? Bo sam o tym wspomina, że tak na koniec kariery chciałby tam spróbować. Dopóki będzie trzymał pas, nigdzie się nie ruszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.